Zastanówmy się, co oznacza 2 do potęgi trzeciej. Co oznacza takie działanie? No wiemy, że to jest wykładnik 3, podnosimy 2 do potęgi trzeciej, czyli muszę dwójkę pomnożyć przez siebie 3 razy, czyli to jest 2 razy 2 razy 2. Wykładnik jest 3, więc 3 dwójki mnożę i to jest po prostu 8. Tutaj sobie zostawiłem miejsce po to, żeby dopisać tutaj jeszcze mnożenie przez 1. Zawsze mogę pomnożyć przez 1, bo mnożenie przez 1 niczego nie zmienia, więc to nadal jest prawdziwe równanie, a ta jedynka mi się za chwilę przyda do czegoś. No do czego to się okaże. No ale idźmy dalej. Zastanówmy się, co to jest 2 do potęgi drugiej. Jak umiemy 2 do trzeciej, to 2 do drugiej tym bardziej, więc to będzie 1 i tym razem tutaj muszę 2 dwójki pomnożyć, czyli to będzie po prostu 4. Idźmy dalej. 2 do pierwszej to jest 1 razy 2. Tą jedynkę piszę tutaj, bo mi wolno. Zawsze mogę przez 1 pomnożyć, to nie zmienia wyniku. Ale zaraz się przyda do pewnego rozumowania. No bo teraz to całe przygotowanie było po to, żeby zadać sobie takie pytanie. A co to jest 2 do potęgi 0? Ile to może być równe? No i zachęcam teraz Cię do zastanowienia nad tym. Może nawet naciśnij pauzę, żeby się chwilę zastanowić, ile to może być. Możemy tutaj skorzystać z analogii do tego rachunku, do tych rachunków, które tutaj wykonałem wcześniej. No bo tutaj była taka sytuacja, że miałem 1, no i razy tyle dwójek, jaki był wykładnik. Tutaj był wykładnik 3, więc mnożyłem przez 2 3 razy. Tutaj był wykładnik 2, więc mnożyłem 2 razy przez 2. Tutaj był wykładnik 1, więc mnożyłem 1 raz przez dwójkę. A tutaj muszę tę jedynkę pomnożyć przez ile dwójek? Przez 0 dwójek. Czyli to już jest koniec. 1 razy 0 dwójek, czyli nie mnożę już w ogóle przez dwójkę. Czyli wygląda na to, że sensownie byłoby zdefiniować, że 2 do zerowej to jest 1. No i to rzeczywiście tak jest. To znaczy w matematyce tak się przyjęło, taka jest przyjęta przez środowisko matematyczne definicja, że dowolna liczba, przynajmniej różna od zera, podniesiona do potęgi zerowej to jest 1. No teraz pokażę inny sposób takiego uzasadnienia tego wyniku. Weźmy powiedzmy inną podstawę, na przykład 3. I obliczmy, ile to jest 3 do czwartej. 3 do czwartej, czyli 3 razy 3 razy 3 razy 3, to jest 9 razy 9, czyli to jest 81. A ile to jest 3 do potęgi trzeciej? 3 do trzeciej to jest 3 razy 3 razy 3, czyli 27. 3 do drugiej to jest oczywiście 9. 3 do pierwszej to jest oczywiście 3. No i zobaczmy, jak zmieniają się te liczby, które mam tutaj po prawej stronie, jak obniżamy wykładnik. Co się dzieje, jaka jest relacja między tymi liczbami, między liczbą 81 i 27? No jak powstaje liczba 27 z 81? No w wyniku dzielenia przez 3. Jak podzielę 81 przez 3, to dostanę 27. Jak 27 podzielę przez 3, no to dostanę 9. I tak dalej. Jak 9 podzielę przez 3, to dostanę 3. Czyli widzimy, że jak zmniejszamy wykładnik o 1, to to oznacza dzielenie przez 3. No więc jak będę miał 3 do potęgi zerowej, to gdyby tutaj dalej miała obowiązywać taka zasada, że jak zmniejszę wykładnik o 1, to powinienem wynik poprzedniego potęgowania podzielić przez 3, no to 3 podzielić przez 3 powinienem tutaj dostać po prostu 1. Czyli widzimy, że znowu to rozumowanie doprowadziło nas do tego, że 3 do zerowej to powinno być 1. Tak samo jak tutaj, że 2 do zerowej to powinno być 1. Po to, żeby ta definicja była jak gdyby zgodna z innymi własnościami potęgowania, które już znamy. No i tak się przyjęło w matematyce, że definiujemy, że a do potęgi zerowej, gdzie a jest dowolną liczbą różną od zera, to jest zawsze równe 1, czyli gdzie a jest dowolną liczbą różną od zera, to wtedy a do zerowej jest równe 1. No i tutaj zrobiłem to zastrzeżenie, że a jest równe od zera, dlatego że taki problem, ile to jest 0 do potęgi zerowej, to jest ciekawy problem i zachęcam Cię do zastanowienia się nad tym, ile to by mogło być. Tutaj, gdybyśmy stosowali tę regułę, którą miałem po lewej stronie, no to wypadałoby zdefiniować 0 do 0 jako 1, ale zauważmy, że ta reguła po prawej stronie w ogóle nie da się zastosować, dlatego że musielibyśmy tutaj dzielić przez podstawę potęgowania, czyli przez 0, a przez 0 się nie dzieli. No więc co to jest 0 do 0, to nie jest takie proste. No i zostawiam Cię z tą zagadką, ale warto pamiętać, że wtedy, kiedy podstawa jest różna od 0, to taka liczba różna od zera podniesiona do potęgi zerowej to jest zawsze 1.